Jak co roku w Nowej Rudzie, podobnie jak w całym kraju, w niedzielę 15 stycznia wolontariusze zbierali pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. W tym roku na ulicach naszego miasta 54 wolontariuszy będzie zbierało, będzie kwestowało. Mam wiadomości, informacje już takie, że co niektórych rozłożyła choroba, będzie ich troszeczkę mniej, ale mam nadzieję, że to zaowocuje mimo wszystko w zbiórce pieniężnej. Mamy bardzo fajną grupę wolontariuszy pod opieką pani Magdaleny Schmidt z gimnazjum numer 2 w Nowej Rudzie, która zrzesza fajną taką grupę, ponad 20 osób, a oprócz tego jeszcze Ochotnicza Straż Pożarna, która co roku nas wspiera i tam tych wolontariuszy jest 15 osób. Zbieraliśmy pod kościołami, na wyciągach w Sokolcu, w Rzeczce, w Walimiu, gdzie jeszcze, w Przygórzu, na Bukowej Chacie, Bukowa Chata, bawimy się już od 15 lat. Czy taka impreza jest potrzebna? Bardzo potrzebna. Jakby nie była potrzebna, to byśmy się nie bawili. Czy ludzie chętnie dają pieniądze? Zależy. Starsi nie za bardzo, młodzi chętnie dawali. Rzucam ścianą o krok, biegniemy z ciebie przed tył, jutrowy myśli nas wrok i urodzimy się w pył, nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Zbiorą, bo uważam, że każdy z nas powinien pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Kiedyś ja mogę potrzebować takiej pomocy, moi bliscy mogą potrzebować, a według mnie każdy potrzebuje godnych warunków, jak jest chory. No, cel Jurka Owsiaka jest według mnie szczytnym celem, który uważam, że popieram i będę popierała jeszcze bardzo długo. I mam nadzieję, że wszyscy będą to przekazywać dalej i popierać. Na Jurka Owsiaka warto, że to, co on robi, sprzęty, jakie zostają zakupywane z tych zbiórek, są naprawdę potrzebne i świetne i bardzo chętnie dają. Do wylicytowania mamy bardzo fajne rzeczy podarowane przez między innymi grupę Alfa Art. Jest to mnóstwo obrazów właśnie autorstwa naszych artystów lokalnych. Mamy przepięknego ceramicznego anioła, świeczniki z pracowni pana Kmity oraz od pani Grażyny Soprych, podarunek od pani Moniki Wielichowskiej, a także innych bardzo dużo fajnych, atrakcyjnych rzeczy. Będzie lepiej. Napracowane mocno, zmęczone. Od kiedy zbieracie? Od rana? Tak? Jeszcze tylko jedną przerwę. Ojej, tylko jedna przerwa. No to nie tego. A z jakiej okolice? Tu będzie przerwa. Sobie tutaj może przy tym przestawić. Jestem w wolontariacie, ponieważ chcę pomagać. Wiem, że to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. No i nie wyobrażam sobie bez tego życia. Czy ludzie chętnie dają pieniądze? No nie zawsze. Niektórzy mówią, że nie warto pomagać, ponieważ ten pan zabiera dla siebie pieniądze, więc ciężko. Nie trzeba. To już 25. finał Gorących Serc, dzięki którym co roku wspólnie zbieramy miliony złotych.